Wiecie, co w ogóle w RPA tutaj mnie zaskoczyło? Że widziałem jest co najmniej takie 12-13-latki, które były tak kurewsko ubrane, że ja nawet, no dobra, na dyskotece to się można w Polsce zobaczyć, ale tak na ulicy to rzadkość, i to jeszcze na wsi. Patologia. No to powoli zaczynam już przygodę z autostopem, ale nie stopem, tylko jestem na dworcu. Dlaczego? Bardzo szybko wam wyjaśnię. A mianowicie jestem w dużym mieście, z którego wyjechać jest bardzo ciężko, a najtaniej robić to pociągiem. Za 30 km zapłaciłem 5 zł, nawet poniżej, jest 4,50. Wyjeżdżam poza miasto, stoję, jestem kilometr gdzieś od autostrady. Stoję na autostradzie i łapię stopa w stronę Kimberley. A tak to bym musiał z buta pocisnąć. No właśnie, nie pocisnąłbym, po prostu jest za ciężki plecak. Cóż, czekam na pociąg, jest za 10 minut i myślę, że dam radę, nie? A jak nie, no to widzicie. Ja i mój plecak jeszcze wody nie kupiłem, zapomniałem, ale kupię tam na stacji. A tak wygląda dworzec. W sumie niczym nie różniący się od naszych lat 90. Tutaj w środku jest schludny, ładny. Nie śmierdzi, a przypominają mi się dworce, wiecie sami jakim kraju, no jest dobrze. No, już prawie jestem przy autostradzie. Idę. Na szczęście jest wiatr, bo słońce jest przerażające, ale kiedy wiatr wieje, no to wiadomo, co chodzi. Samo jest na plaży. Na mieście nie dajecie rady z gorąca, a na plaży wiaterek lekki i można leżeć na tym słońcu. Za 5 minut będę łapał stopa, pierwszego w Afryce. Znaczy nie w moim życiu, bo pierwszego złapałem na wyspie, której nazwy nie pamiętam, ale pamiętam, że jechałem w środku, a potem na pace. I było to na Capo Verde, czyli wyspy zielonego przylądu. Ale to będzie mój pierwszy autostop na kontynencie afrykańskim, a nie na wyspach afrykańskich. Boże! A oto i afrykańskie autostrady! No nie można powiedzieć, żeby jakaś lipa. My to byśmy chcieli takie nawet. Przez cały kraj. Dobra. Przechodzę na tę stronę. Oczywiście ruch jest po angielsku, czyli po lewej stronie. Więc będę łapał lewą ręką. Czego nie lubię. Jak lewą ręką to wygląda, jakbym był niekulturalny. Ale cóż, niektórzy mnie za takiego mają. Ale najczęściej to ci, którzy mnie nie znają. Sorry, że mówię po wschodniemu, ale brakuje mi wschodnich ludzi. Pozdrawiam was. Cały wschód. Od Białegostoku po Rzeszów. Oczywiście zahaczając o Lublin. No. I nadchodzi ten czas, kiedy pierwszy raz w życiu na kontynencie afrykański łapie stopa. Damy radę, nie? Czekaj, gdzie ja jadę? A, muszę sprawdzić na mapie, gdzie ja jadę. Wiem, że do Kimberley, ale po drodze jeszcze jest dużo innych miejsc. Ale spoko, wszyscy znają język, więc im wytłumaczę, że jadę prosto. Łapimy stopa. Sami widzieliście, zapałem stopa na 900 km i nocowałem w ciężarówce na górnej pryczy, co troszeczkę, no bałem się, bo murzyn, z którym jechałem, był tak olbrzymi, że w razie czego mógłby ze mną zrobić co zechce. Niestety taki strach jest dosyć często, nie tylko u kobiet, u mężczyzn również. Wysiadłem tutaj, nie pamiętam jak się ta miejscowość nazywa, a wiem, że jest na B. Jadę w lewo do Kimberley. Czy Kimberley? Bo Kimberley to brzmi jak imię. Dobra, nieważne. Kimberley. Przygoda trwa. Mi pozostało 160 kilka kilometrów. Niczego nie jadłem. Kurwa, nic nie kupiłem. Typowy ja. Oto jest.
jestem tutaj jako człowiek z rodziny górniczej, nie miałbym prawa, że tak powiem, ominąć miejsca, które zwane są kopalniami. A aktualnie jestem w Big Hole, a mianowicie w dużej dziurze. Wielka dziura to się nazywa. Tutaj proszę bardzo, dawne ciufcie. Co to za miejsce? Akurat to nie kopalnia węgla kamiennego, ani złota. To jest kopalnia, gdzie wydobywano niegdyś diamenty. Ty, ale ładna. Patrzcie. A ci chodzi mi o ciufcie. No dobrze. Wszystko zaczynamy odkrywać od nowa. To cóż, jak widzicie, jestem na miejscu. Ty kurwa, ale co ja tu mam zrobić? Dlaczego to jest to samo? Jak sposób No i teraz tutaj co to było? No to prawdopodobnie to był wybuch dynamitu. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy na kopalni, gdzie wydobywało się niegdyś co? Diamenty. Wybaczcie, ale ostatniego miejsca, które widzieliście, nie mogłem nagrywać. Dlaczego? Nie wiem, no. Po prostu powiedzieli, że nie można robić zdjęć, nie można nagrywać. I tak nagrałem, ale w sposób taki, wiecie, niby ukryty. Co spowodowało, no że może nie wyszło mi to zbyt dobrze. Zobaczcie sami, jak ta kopalnia wyglądała niegdyś. To jest taka makieta. I drążyli. I teraz pewnie zastanawiacie się, po co ja w ogóle tutaj was wziąłem i samego siebie. To jest bardzo prosta odpowiedź. Wiecie o tym, że tutaj Big Hole, czyli wielka dziura, to jest największa dziura, jaką kiedykolwiek człowiek własnymi rękoma przy pomocy prymitywnych rzeczy, takich jak kilof, które do dzisiaj są zresztą używane i w polskich kopalniach, i kopalniach na całym świecie. Ale wyobraźcie sobie, że w 1871 roku jacyś tam awanturnicy znaleźli tutaj diamenty i właśnie w 1871 roku powstała tutaj kopalnia, którą właśnie przez 50 tysięcy ludzi została eksploatowane tutaj w ogóle cały teren i od 1871 roku do 1917 roku wydobywali stąd diamenty i wydobyto stąd, wiecie ile? 2720 kg diamentów. Ale zobaczcie w ogóle, bo tego może nie ogarniacie, ale jakie to jest rozległe. Dziura ma powierzchnię 17 hektarów, głębokość 240 metrów, woda pokrywa jeszcze jakieś 40 metrów, ta woda nie wzięła się powiedzmy znikąd, tylko po prostu prawdopodobnie to jest zwykła deszczówka, która przez lata tutaj, że tak powiem, się zbierała. Czekaj, czy tam... Nie, w sumie tu bym się bał. Wiecie, co mi przeszło przez myśl? Ale nie. I wiecie, co tu jest w ogóle zaskakujące? Widzieliście makietę, którą pokazałem wcześniej i to nie wyglądało tak jak teraz tutaj, tylko to wyglądało w sposób całkowicie inny. To wszystko wyglądało jak takie... Wiecie, jak wygląda mrowisko, nie? Każdy z nas kiedyś widział. I tutaj wszędzie były takie tunele i... Ba, w ogóle jak człowiek mógł coś takiego wykopać przy pomocy zaledwie kilofa? Co tutaj takiego fajnego mogę wam powiedzieć, to, że po dziś dzień tutaj jeszcze istnieją kopalnie. I po dziś dzień wydobywa się tutaj diamenty. Jest to miejsce, które na pewno jednego człowieka też pozbawiło życia. I czemu o tym mówię? Bo prawdopodobnie każdy z nas, albo przynajmniej większość, oglądało film Krwawy Diament. Mężczyźni oglądali, bo wiadomo, temat afrykański jest dosyć interesujący. No i mówiąc krótko, nie jest za dużo filmów na taki temat. Zrobionych hollywoodzkich, a dziewczyny może oglądają, bo tam występował Leonardo DiCaprio, tak? Oczywiście żart, nieważne. Chodzi o fakt, że Afryka, jakby nie było, jest posiadaczem chyba największej liczby diamentów na świecie i niejednokrotnie tubylcy w całej Afryce
no, przeżywają okropne chwile właśnie dlatego, żebyśmy my, Europejczycy, kupowali wam, Europejkom, taki otóż piękny kamyczek. Ludzie są mordowani, dzieci są porywane do jakichś tam, nie wiem, zbrojeniowych grup, po czym zanim to zrobią, muszą zabić swoich rodziców, wiecie, jak to w filmach. Tylko że to nie jest jakieś hollywoodzkie brednie, tylko to jest prawda. Wszystko dla takiego kamienia. Ale powiedzmy, że na pewno są kopalnie takie jak tutaj obok, w których ludzie pracują uczciwie, które są albo prywatne, ale pod okiem państwa, albo są państwowe, nie wiem tego. Ale na pewno dochodzi do sytuacji, gdzie jest kontrol i nikt nikogo nie porywa, i nikt nikogo nie zabija, żeby wydobywać diamenty. Bo nielegalne kopalnie istnieją, ale nie w tym miejscu. Tutaj są legalne. Teraz pewnie was zastanawia, co to może być. No wiadomo, jest to... O kurwa, nie uwierzycie. Wielka popielniczka. No cóż, co kraj to obycia. O, pan na rowerze. Dobrze, że ma rower... Kurwa, że ma hamulce. Ej, widzicie to w ogóle? Trochę się zacinam. Jest to spowodowane tym, że przeniosłem się z zimnego do ciepłego i powiem wam szczerze, że zanim mój organizm się przyzwyczai do tego, że będę normalnie funkcjonował, to minie trochę czasu, bo jednak no trochę tu za gorąco. A teraz idę poszukiwać wody, bo nie mam nic. A w ogóle największy diament, jaki tutaj został wydobyty, miał 93 karaty, czyli jakieś 18,6 grama, więc w sumie nie wiem, czy to duże, czy nie. W ogóle to o dziwo, za co można pokochać Afrykę? No bo powiem rzecz, której nie mówiłem jeszcze, ani nigdzie nie pisałem. Tutaj sprzedawali, a w Cape Town sprzedawali wodę na wagę. A jak to wyglądało? Było niby napisane, że 1 litr, 1 rad. Ale to jest nieprawda w mojej ocenie, bo gdy nalałem sobie 1,5 litra do 1,5 litrowej butelki, a nawet wręcz do samusiego pełnego, nie? To wyszło 1,47 rad. Więc teraz pytanie, bo ja nie znam się. Nie uważałem na lekcję, bo byłem głupi. Nie uczyłem się, dlatego pani Władko, przepraszam. Nie wiem, ile waży litr wody, bo w mojej teorii i w teorii pewnie większości normalnych ludzi, którzy się nigdy nie interesowali tematem, litr wody waży kilogram. Ale na to wychodzi, że nie. To logiczne, nie można równo kilogram ważyć, ale powiedzmy, że ja sobie tak ubzdurałem. Więc 1,5 litra wody waży 1,47, przynajmniej w moim przypadku tak ważyło. No, a tutaj się kupuje wodę na wagę, jeżeli są takie wielkie beczki. Stawiacie na tym, na wadze i wam gościu waży. Wiem, no to może nie jest śmieszne, ale mnie to rozśmieszyło, bo słyszałem, że w Białaczowie kiedyś sprzedawali. Sprzedawali co? Chleb na metry. No, też zabawne. I same sklepy, ale jakieś takie z pierdołami AGD. A gdzie jest woda? Może oni tu nie piją wody? A może oni tu piją wódkę? Albo piwo? Bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy górnik, który zjeżdża z dołu, czyli wyjeżdża z dołu do góry, to podobno na jego zdrowie wychodzi, że wypija w te piwo pod kopalnią. Czy tak jest? Trzeba by się było zapytać ludzi, którzy się znają. Bo oni na pewno w to wierzą. Ci, którzy te piwo piją, bo nowe pokolenie górników się zmieniło. Oni są całkiem inni od swoich, że tak powiem, ojców i dziadków. No i nie noszą wąsa. I nie chodzą z czarnymi oczami. Boże, uczennice się na mnie patrzą, ale... Boże, takie czarne twarze z takim białą plamą tam, gdzie zęby. Jest takie zabawne. Wiem, nie powinno się tak mówić. Ale ja nie będę tutaj udawał jakiegoś nie wiadomo co. Sikać mi się chce, a tak, tu jest kościół. Tu jest jakieś przedszkole i to jeszcze wygląda na wojskowe. Tam jest szkoła i tam też jest szkoła.
oznacza to jedno. No nie będę tu sikał, bo raczej to zostanie odebrane w sposób na pewno nie na moją korzyść. Wytrzymam. Nie, może złapię stopa. Na pewno ta pałka ich odstrasza. Niestety. No, nie posikam. Kurwa. Idę 4 już prawie kilometry w tym słońcu. Wiem, powinienem nosić czapkę, ale dopóki nie czuję, że mam łba, jakoś nie wiem, że łeb nie jest zbyt... Boże, ale mi on zatyka już. Że łeb nie jest zbyt przegrzany, to nie będę nosił czapki, bo nie lubię i kurwa, mam do tego prawo. No to bardzo prosta sprawa. Niestety, tam jest droga, która jest główną drogą do Bloemfontein, czy jak się tam nazywa. A to jest droga, gdzie się jeszcze przejeżdża przez dwie małe miejscowości. Dlaczego jadę tą drogą? Dlatego, że mieszkałem tutaj, więc nie muszę iść 5 km z buta tam. A z ponad 20-kilogramowym plecakiem, ponad, bo niestety 2,5 kilo ważą... Nie no, 2 nie. 2 kilo ważą piwka, które kupiłem, bo były w promocji. W takiej promocji, że nie mogłem przejść obok nich obojętnie. A piwo to nie alkohol, więc dwa piwka mogę się napić, bo to takie 0,7. Łapię stopa, mimo że nic nie jedzie z tamtej strony, choć z tamtej strony widzę coś tam powoli. No i właśnie skręciło. Nic nie jedzie. Ale spokojnie. Kurde. Niby bym mógł stopa złapać tam. 2 kilometry miał zaoszczędzone, ale 3 kilometry później w lewo. Wierzcie mi, że ten plecak mnie zabije. Nie no, wolę postać. Ja mam szczęście, będzie dobrze. Witam was serdecznie w mieście Bloemfontein. Jak widzicie, siedzę na schodach i to nie jest spowodowane tym, że jestem zmęczony, czy jestem, nie wiem, bo mi się nie chce stać albo chodzić, tylko dlatego, że jestem ciężko chory. No oczywiście sprawa jelitowa, po prostu mój organizm nie jest przyzwyczajony do tutejszej flory bakteryjnej, po prostu zatrucie, nie? Zjadą jakieś ścierwo, wiecie jak jest. Ale nie o to tutaj chodzi. Ja siedzę na schodkach banku, bo oczywiście budynek jest nowy, ale niegdyś w 1892 roku. Wiecie, kto się urodził? Prawdopodobnie w tym miejscu, albo przynajmniej na tej ulicy. Tolkien. Słyszeliście o niej? Świętej pamięci Tolkien, bo był osobą bardzo wierzącą. Więc Tolkien. Wyobraźcie sobie sytuację, że urodził się tutaj właśnie w 1892 roku w banku, bo jego ojciec był jakimś tam urzędnikiem, wiecie, państwowym, bla 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 bla. I przez pierwsze 3 lata właśnie mieszkał tutaj. To było wolne państwo Oranii, czyli państwo, które było niezależne od Imperium Brytyjskiego. Dzisiaj wiadomo, to jest RPA, tak? Przez pierwsze 3 lata tutaj mieszkał, ale jego mamusia nie dała rady z tutejszym klimatem, co całkowicie rozumiem. Moja mama też by nie dała rady, bo mówiąc krótko, no w Polsce jest 30 już człowiek, tak, żyje, a tutaj 30, to dzisiaj jest 36, więc nie mam o czym gadać. Taka ciekawostka, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Tolkien w wieku 1 roku, tak można powiedzieć, Mając rok, Tolkien został ukąszony przez pająka i najlepsze jest to, że on w ogóle się nie zaczął bać tych pająków, tak jak niektórzy, nie wiem, widzą pająka i mdleją, czego ja nie rozumiem, ale szanuję. Ja się na przykład, nie wiem, w sumie to ja się niczego nie boję, tak konkretnie. Nie lubię rozmawiać na temat duchów, ale to dlatego, że niejednokrotnie zdarza mi się spać w jakimś plenerze, niejednokrotnie gdzieś w jakimś lasku. No i wyobraźcie sobie sytuację, że śpisz w lasku i nagle zaczyna coś szeleścić, nie? Coś tego. A jeszcze 2 dni wcześniej rozmawiałeś z ziomkami o duchach i o różnych dziwnych, paranormalnych rzeczach. No kurwa, przecież dostałbyś człowieku do głowy. Dlatego o takich rzeczach nie gadam, bo po prostu nie wierzę. Jak w UFO. Ale dobra, kontynuując. Mając rok, został ukąszony przez pająka. Nie zaczął się ich bać, ale bardzo często w jego, że tak powiem, twórczości występowały pająki. Na przykład, nie wiem, czy pamiętacie, jak Frodo został złapany przez pająka i tam w kokon, nie? Owinięty i potem jego ziomek sam go odbił od tego wielkiego pająka, takiego olbrzymiego. No,
ekranizacja jego twórczości jest po prostu fenomenalna. Ja jestem fanem Hobbita i to totalnym. A teraz idziemy do kościoła. Ten kościół jest anglikański. Ale o co chodzi? Jak w anglikańskim? No właśnie, w anglikańskim kościele Tolkien został ochrzczony. Ale przecież umarł jako katolik. Ale o tym się zaraz chwilę dowiemy, jak tam przejdziemy. Bo mamy jakieś pół kilometra. I to właśnie tutaj znajduje się ten stary plac, to znaczy plac starego miasta. I tutaj właśnie Tolkien jako bajtel taki mały, wiecie, latał sobie i ciekawe, może tu go gdzieś pają do dupcu. I może tutaj gdzieś są potomkowie. No, potomkowie. Dokładnie. Drugim miejscem takim bardzo charakterystycznym tutaj w Bloemfontein dla Tolkiena, czekaj, czy przejdę przez ulicę jakoś, jest tutaj katedra anglikańska, tak się mówi? Tak? Anglikanie, jest taka wiara. Znaczy odłam kościoła, bo jakiś tam król chciał po raz kolejny mieć żonę i już mu papież, czy tam biskup, czy kto tam nie pozwolił, więc stworzył swój. I git? A ja oczywiście w skrócie to wytłumaczyłem. O kurwa. O, padlina. Gdzieś leży zwierzę. Albo człowiek. To właśnie w tej katedrze został ochrzczony Tolkien w kościele anglikańskim. Ciekawostka jest taka, że tutaj pani, która no pracownica, bo tutaj jest też obok szkoła, ja się zapytałem pani, czy mogę wejść zobaczyć kościół, w którym został ochrzczony Tolkien. Mamy, bo pani wie, kto to jest Tolkien. Nie, ja mówię, no to jest najsławniejsza osoba, która urodziła się w pani mieście. Tu już nie ma chyba bardziej rozpoznawalnej osoby na całym świecie, zresztą znaną i docenianą. Mówię, Tolkien, mówię, pisarz. Nie. Tolkien był dosyć malutkim dzieckiem, kiedy mała mu zmarła. Niestety, bo jak wiadomo, wszystkie mamy są cudownie i nawet najgorszemu wrogowi nie życzyłbym, żeby nie miał mamy, ani będąc dzieckiem, ani dorosłym. To jest oczywista oczywistość. No i mówiąc krótko, został, że tak powiem, oddany w opiekę księdza. Księdza, który że tak powiem, wychowywał Tolkiena. I wyobraźcie sobie, że w wieku 16 lat poznał swoją żonę Edith, więc powiedzmy Edytkę. I no niestety, gdy się ksiądz dowiedział, kazał mu do pełnoletności, czyli do 21 roku życia, nie utrzymywać z nią kontaktu. Ale wyobraźcie sobie, ile lat minęło, a oni tak na siebie czekali i zostali małżeństwem, więc mówiąc krótko, miłość istnieje i warto czasem poczekać. Auuu, ty! Nie zaplanowałem tego, ale to jest znak, że mam rację. Pierwszy raz tam jestem w środku kościoła anglikańskiego. No dobrze. No tutaj właśnie został ochrzczony. Nie wiem, czy to ten sam budynek, co był w 1800, ale chyba tak, bo groby są z tamtych lat. A prawdopodobnie, nie wiem, czy na 100%, ale to właśnie... Boże, nie pamiętam, jak to się w kościele katolickim nazywa. Ale w tym miejscu został ochrzczony. Czekajcie. Nie wiem, czy tak się robi w ich kościele, ale pewnie się tak robi. Co się robi? Naprawdę nie rozumiem niektórych tematów. Pytałem się białych, pytałem się czarnych. Ani ci nie wiedzą, co to jest Tolkien. Nawet ja wiem, jak ja wiem, to już każdy powinien wiedzieć. Chyba. Co nie? A nie takie coś. Nie rozumiem. Koleżanka. Jak wiadomo, RPA może powiedzieć śmiało, że jest jedno z lepszych na świecie w rugby. Tam właśnie są stadiony. To nie jeden. Co najmniej trzy. A, wiecie za co lubię w ogóle to miejsce? Ja wam szybko opowiem. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że tutaj czerwone światło jest nie od tego, byście dostawali mandaty i jeżeli przejdziecie na czerwonym świetle, tylko od tego, że po prostu oni ci dają szansę na to, by ci się nic nie stało. Ale jak przejdziesz na czerwonym, tak jak ja, zresztą cały czas, to policja się w ogóle nie czepia.
O, koleżanki coś odwalają. No i to jest właśnie ta część afrykańska, która może się podobać. Dobra, zakończyłem mi w głowie. Kuliżanki. Fajne, fajne. Ale co do białych, mam mieszane uczucia, bo w większości są albo krwi francuskiej, brytyjskiej, niemieckiej, więc ogólnie ładne to one nie mogą być. A gdzie bywają, ale wiecie. Wszędzie się bywa. Tak samo czasem jakiś cygan pracuje, nie? O Boże. Dobra, poprawności politycznej przez świat w Afryce nigdy nie było i nie będzie.